otwarty drzmiak. Spodziewałyście się, drogie panie, że tyleś oglądać film mojej produkcji? No oczywiście, że tak. No ja. Jak na ciebie patrzę, to... w sensie... Let's go! Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Moi drodzy, stoję tutaj z reżyserem wielkim, mały reżyser Michał Kryszkiewicz, twórca filmu Sop od My Motivation. Widzieliście zajawki już prawie od roku. Były momentami po prostu prześwity, słyszeliście cały czas, że jeździmy. Nie powiem, jakby to tak, montaż ostatnie 7 dni przed premierą. Codziennie od rana do wieczora, tak że w ogóle zapomniałem, nawet się nie ubierałem. Przez 4 dni zapominałem, żeby wyjść kupić mydło. Po prostu siedziałem i nawet nie miałem się czym umyć, bo siedziałem od rana do wieczora zestresowany. Przysięgam, że i montowałem. Wczoraj, dzień przed premierą, dzisiaj o 4 nad ranem się położyłem, ostatni film już wyrenderowałem. 90 minut, średnio wychodzi na 2 minuty godzina pracy. Na 2 minuty filmu godzina pracy mniej więcej. Tak, no już zabieram, żeby nie stać tak w jednym miejscu, nie? A męczy, nie? Męczy mnie bolą. Męczy ręce. Męczy mnie bolą, ja bicepsy nie ćwiczyłem. Dlatego takie bicki są, od trzymania kamery rosną bicepsy. Zobaczcie o co chodzi, zobaczcie. Jesteśmy w Sopocie pod Kalipso, wkraczamy na imprezę, zaraz zobaczymy czy wszyscy już są na miejscu, pewnie nie, bo będą spóźnieni. Wszyscy się spóźniają, także spoko. Okej. Nie sądzę. Jabłuszko. Reżyser ciężki. Muszę cię dogonić. Jakby co pytaliście o tą koszulkę, to ona została zakupiona w sklepie treningowy.pl. Z logiem nie dostaniecie, no bo to KFD. Ostrożnie, uważajcie na to logo. Ostrożnie. Dbajcie o IP. Robimy pamiątkową fotę ekipą całą. Nie całą, bo nie wszyscy są. Gdzie ty tam z tym metrem? Nie łapię na tego. Na wyjściu mierzymy wszystkim bicepsy. Zobaczymy kto ma większy. Przed każdym pomiarem będę strzelał. Tak szczerze, dobra. 22. 24,5. Nie mam pojęcia o mierzeniu. Dobra, kurde, wiesz. Nie, 24,5. Nie, zobacz. No jak? No zobacz teraz. Dobra, patrz. Zobacz teraz. To ile? 25,5. Dobra, no wiesz. 20, dobra, 25,5, okej. Dobra, zaczynałeś, tyle nie miałeś. Dawaj. Ja nie mierzę, ja się boję. No jak, ty masz 43. Braty ćmiaki. Odwrotnie. No jak, tutaj z niej. Teraz ten będzie mierzył, zobacz. Poszukać się. Dobra, na triceps. 52,5, no. Ja widzę 53, on mówi 52,5. Jest 52,5, dobra. Ale jest ponad pół metra. A pierwsze co w domu, co trenuje. Dobra, dawaj. Na triceps jeszcze, żeby było więcej, dobra. No. 50, no jest 50, jest 50. To było 48. Jest 50. Dobra, a mi kto zmierzy? No, ale dobra. Czekaj, właśnie. No, napnij, ja będę widział, gdzie najwięcej mogę ci złapać. 46,5. No, ale dobrze. Ej, no co jest, dobrze. Ale... No, jest, okej. No właśnie, najśmieszniejsze jest to, że premiera jest jutro, a ja dziś jeszcze filmu nie skończyłem, ale zrobię w nocy. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, jako dla osoby, która nie jest po filmówce, nie jest po żadnych takich studiach, po prostu z zajawki robi rzeczy. I zobaczcie, do czego można dojść w 3 lata od samej zajawki. Zacząłem nagrywać, jak wrzuciłem pierwszy film na YouTube'a, to był mój pierwszy materiał dodany, kompletnie w ogóle zmontowany.
I dzisiaj, 3 lata później, jestem w stanie zrobić z kimś oczywiście film pełnometrażowy, ale zmontować, muzykę, no wszystko zobaczycie. Na pewno wam pokażę ten materiał, bo jest co oglądać. Jest dla fanów fitnessu, sportów, kulturystyki, ale nie tylko, również dla osób, które się tym nie interesują, a chciałyby wejść w temat. Nie wiem, gdzie się pojawi, najprawdopodobniej no będzie w internecie, jeszcze nie wiemy gdzie, na razie jest to premiera. Najmniejsza sala, słuchajcie, jedna z większych sal. Tutaj, nie wiem, są większe czy nie? Są większe. Są dużo? Tutaj nie, tutaj to, to jest małe kino, więc największa sala w najmniejszym kinie. To tutaj jakiś mój, może dostanę Oscara. Dla największego docentusa w filmie? Ale bo są podpisane. Patrzcie, wszystkie puchary na zawodach, takie rzeczy jak się dostaje, one nie są podpisane. One są po prostu, dostajecie puchar, później to stoi i możecie powiedzieć, nie wiadomo czyje to jest, a to jest podpisane. Znajdę swój, czy? Patrz tu. Patrz. Te same dwie kobiety, które były na zawodach w Sopocie. Spodziewałyście się, drogie panie, że tutaj będziecie kiedyś oglądać film mojej produkcji? No oczywiście, że tak. Od dzieciństwa, cały czas czekałam. No pewnie, że tak. Jeżeli mówić o sporcie takim bardziej zaawansowanym, zacząłem trenować, kiedy miałem 17 lat. A ty jesteś chudy, dawaj na siłkę. Pierwszy trening, drugi trening, trzeci, uzależniłem się. Dziękuję, wchodzę. Już nie słucham. Zapraszamy wszystkich na scenę. A gdzie jest AJ? Co już poszedł? Wziął sobie ten puchar i poszedł. Zobacz, a proszę. Pierwsza reakcja, od razu powiem wam, minęło mi jak z bata, ale pewnie dlatego, że to ja to robiłem z Michałem, więc bardzo szybko minęło, zaraz Michał coś powie. Każda wpadka, błędne pokolorowanie, to jakbym dostał liścia w mordę, nie? Dużo wniosków z tego wyciągniemy, ale myślę, że nie poszło źle, naprawdę jestem z tego zadowolony, jestem zadowolony, dobrze poszło. No i Adam, no tutaj oczywiście Sopot 2019 również jest dla ciebie. Chcesz coś teraz też powiedzieć? Już teraz? Jak na ciebie patrzę, to... w sensie, wiesz, jak to się robi, wiesz. Ale nie, inspirujesz, stary. I... No, nie, ogólnie teraz... robimy fotę. Robię fotę, bo robimy sobie taką, wiesz, że... No ja nie wiem, no ojciec chrzestny, kurczę, wiesz, tutaj, że w premiera kinowa, więc dobra, no... Tylko weź czyli... maksymalny ogień. No, czyli takie o, tak? Jak mam siedzieć, tak? Czy tak? Nie świrujemy, wszystko mamy, zabieramy się, premiera udana, moim zdaniem, no nawet w jednym momencie się wzruszyłem. Wychodzimy stąd, idziemy celebrować, teraz idziemy uczcić te 9 miesięcy przygotowań, nagrywek i idziemy do jego potańczyć. Yo bro, how you doing? Zaczynamy tego vloga w Sopocie, jesteśmy po premierze, generalnie jest bardzo zabawnie. Nie oblała, kurwa, sztanga bomba! Będzie zabawnie, Adam, jak będziesz to oglądał, to na pewno musisz rzucić to do vloga. Mam nadzieję, że nie macie tutaj za mną w tym momencie. Dobra, słuchajcie, wczoraj vloga nie udało mi się zamknąć, wszyscy się rozeszli, już nie było czasu tak naprawdę, poszli celebrować, już się zajęli sobą, a więc dzisiaj na czysto, jak już ochłonąłem, mogę tak lekko to podsumować. Miałem też wizję zamknięcia tego odcinka trochę w inny sposób, bo z Michałem chciałem w takim filmowym stylu wziąć cygara i zapalić je, rozpalić, wiecie, zrobić takie slow motion, fajne ujęcia. Jak to się rozpala? Normalnie, ogień. Niedobre? Nie żałuję, nic dobrego, nie polecam, lepiej zostać przy szejku białkowym. Co do wniosków, najważniejsze wnioski, projekt bardzo duży, znacznie większy niż się spodziewałem. Jak jeździłem po każdym mieście, to w ogóle nie zapowiadało się na to, że będzie to coś tak dużego. Niby materiał dużo nie wnosi, ale dla tych, którzy bacznie słuchają i obserwują i wyciągają wnioski, myślę, że może być motywujący i może pokazać, że naprawdę nie trzeba jakiejś specjalnej szkoły kończyć, nie trzeba nie wiadomo czego od siebie wymagać.
wymagać, po prostu trzeba prężnie robić swoje i z czasem, jeżeli się do tego przykładacie, to zostanie to docenione. Tak jak w tym przypadku, no, została moja praca doceniona przez Michała i pozwolił mi wziąć udział, wręcz się cieszę, że mówię pozwolił, bo to jest duży projekt, to jest coś, co otwiera mi na przykład możliwości. Słuchajcie, zamykamy ten film, żeby nie przedłużać. Zostawcie tutaj łapę do góry, komentarzyk. Algorytmy! A teraz wracamy już do normalnego funkcjonowania. Muszę nadrabiać zaległości. Widzimy się w czwartek. Dzięki za uwagę. Peace out, brother. Buziaczki. Dobranoc. Na razie. Yo.